To jest dzisiaj Wielkie Święto. To jest pierwszy etap stania się polonistykiem. Dzisiaj będziecie ślubowani. Wszystko to, co jest związane z tradycją olimpijską, z wartościami olimpijskimi i to zapewni nam udział w tej imprezie. Dziś przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie powitać pierwszej kolejności przedstawicieli boksu. Bardzo duże emocje. Myślę, że zawodnicy, zawodniczki, zawodnik, zawodniczki są bardzo dobrze przygotowane, więc jestem pełen optymizmu i myślę, że przywieziemy wreszcie pragniony krążek. Mi się wydaje, że nerwy większe miałam, jak byłam zawodniczką. Teraz już wiem, o co chodzi. Może bardzo byłam taka, jak byłam zawodniczką, za dużą presję sobie narzuciłam i to też, a tutaj tak ze spokojem podchodzę do tych igrzysk. Trudnych chwil było bardzo dużo. Bardzo dużo było trudnych chwil. Czasy pandemii było bardzo ciężko zrobić cały plan treningowy. Natomiast myślę, że jest zrobiony 100% planu. Zawodniczki i zawodnik jest bardzo dobrze przygotowany, więc myślę, że będzie wszystko ok. No, dla Durka się da oczywiście pierwsze igrzyska olimpijskie, a ja już trzecie olimpijskie igrzyska. Spokojnie, absolutnie nie nerwuję. My zrobili wszystko, co trzeba zrobić w planie przygotowania zawodnika. U nas były duże zgrupowania, duże mecze, duże turnieje, duże sparingów z różnymi zawodnikami z innych krajów. My zrobili wszystko, przygotowanie. Teraz nam trzeba czekać losowanie 22-23 i już kiedy będzie dokładnie wiadomy przeciwnik Durkacza, trzeba już mnie razem z Durkaczem, oczywiście z trenerem Przywarej, zrobić tą taktykę, która może dać sukces zawodnikom w tej walce. Nie można tego w dwóch słowach, ale kiedyś jak zaczynaliśmy w kadetach, w juniorach, to zawsze naszym marzeniem tak było, żeby jak na najwyżej dojść, na najwyższe wyżyny, że tak powiem. No i to się po prostu udało. No coś niesamowitego, bo po prostu od kadetów po juniorów, trochę tej pracy było, turnieje międzynarodowe, tyle różnych tych imprez, tyle startów, no i to cieszy. No. Znaczy jako trener jeszcze tego nie przeżywałam, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie. Jako zawodniczkę miałam to przyjemność przeżywać i teraz mam to przyjemność przeżywać jako trener kadry narodowej. Dlatego... To są podobne emocje? Nie, myślę, że to na pewno troszkę to inaczej się przechodzi, ale jestem dumna z dziewczyn. To jest ten dzień, o którym marzyłam. Dla mnie wielka uroczystość, wielki zaszczyt być na takim uroczystym zaprzysiężeniu przed wylotem. No czuję się świetnie, jestem w rodzinie olimpijczyków, więc jak mogę się czuć? No rewelacyjnie. Zwieńczenie, tak szczerze powiedziałem, jak będzie medal, to będzie to. Sam fakt, sam udział w igrzyskach jest czymś wielkim, ale jednak ten medal to był naprawdę taka wisienka na torcie. Cały czas się o tym myśli, cały czas gdzieś to w tyle głowie, że jednak można ten medal zdobyć, jest szansa. Mam teraz, zdobyłem sam, wywalczyłem tą szansę, więc trzeba iść za ciosem i ją wyrwać. Myślę, że dopiero tam na miejscu będzie taki czas na koncentrację, na skupienie, ale tak jak mówię, jestem mega szczęśliwa, że stoję przed taką szansą. Niewielu sportowcom, tak? Jedzie nas tam ponad 200 osób z wszystkich dyscyplin, także jest to mega wielkie dla mnie wyróżnienie, że mogę znaleźć się wśród tak wspaniałych sportowców. Na pracy się skupialiśmy, ale teraz czym bliżej widzę są igrzyska, to tym bardziej się jakiś taki wyluzowany czuję na razie. Jakby taki humor wrócił, ta waga też jakoś źle nie schodzi, fajnie schodzi, zdrowy jestem, kurczę, wszystko idzie po mojej myśli, aby tak do końca było, żeby tam żadnych problemów nie było. No to jest oczywiście nie do opisania, więc ciężko to opisać. Jeszcze nie czuję, że jadę na igrzyska. Mam nadzieję, że jak tam będę, to dopiero poczuję te emocje i to, że zaraz mam starty. Bardzo się cieszę, ale jeszcze nie mam jakby tremy. Myślę, że ona przyjdzie dopiero tam już na miejscu. Skupiam się cały czas na treningu, cały czas gdzieś tam po cichu szkole moje atuty, które muszę mieć wypracowane na igrzyska, więc nie myślę o odpoczynku, bo odpoczynek przyjdzie po igrzyskach. Pierwsza walka może być za 8 dni, także na miejscu będę już tak jeszcze z trenerką jakby dopracowywać szczegóły, taktykę, robić wagę.
i te wszystkie rzeczy, które robi się na końcówce przygotowań. Tam jest 17 dziewczyn razem ze mną, więc nie mam jakiejś dziewczyny, która jest nieznana. Wszystkie znam, ze wszystkim wiem, co robić, więc nie myślę o tym. Tam to już tylko taki krótki szlif, trzymanie wagi, szybkość, jeszcze trochę szybkości, tarcza. I czekamy na losowanie i walki. Powiem tak, jak jest Dzień Konia się mówi, to jest każdy w zasięgu. Jest tam, wiadomo, jest Kubańczyk, jest Białorusin, jest Francuz, ale to mówię, to ktoś może mieć gorszy dzień, ja mogę mieć lepszy. To jest po prostu sport, ja po prostu trzeba tam wyjść i już, tam trzeba się po prostu bić. Tam będą najlepsi zawodnicy, no i po prostu wiemy po co jedziemy walczyć. Kto będzie, to będzie. No. Nie ma problemu. Cieszę się chwilą, nie myślę na razie o nazwiskach, bo tak naprawdę mam 26 rywalek i ciężko sobie tutaj gdzieś tak w głowie jakiś plan układać, więc cieszę się chwilą i będzie co będzie. Wylosuję nie wiem kogo, ale po prostu nie skupiam się na tym, po prostu nieważne kogo wylosuję, wchodzę do ringu i będę robiła swoje.